Siemaneczko, jestem Popytem Games, bitem na samym gospodarstwie. Dzisiaj zajmę się koszeniem żyta gdzieś na kiszonkę. Żytko jest gotowe. Boże, wiadomo, nie jest to w pewnym stadium, ale że jest maj, wiadomo, trzeba to robić, trzeba żyć po koledze. To wiadomo, czyli dłuższego czasu już nie będziemy mieli. Ale widzicie, kosimy sobie dzisiaj case'em. Case'em z nowym nabytkiem. Nowy nabytek posiadka. Samasz Samba 200 Perfect Cut. Posiadka wyniosła mnie dużo i niedużo. W zależności jak to patrzy. 12,5 klocka. 12,5 tysiąca Polski. Z to posiadka. 6-letnie, przepraszam. O szerokości 2,6 metra. Myślę, że 6-letnia kosiarka dyskowa nie jest jakoś tutaj tak licznie droga. 17,5 to nic transportem jeszcze to nie jest dalej tak dużo. Więc sprawdzamy kosiareczkę. Więc co, lecimy, siadamy sobie do jeziorka i lecimy. Mówiłem, że będą nowe nabytki i są. Aha, udało się zamknąć. To co, odpalamy. Tylko czekajcie, muszę teraz się dobrze usadowić na fotelu. O kurwa, może byś się jeszcze walek włączył. Wiecie, na razie szybko nie jeżdżę, 12 na godzinę. 12-13 gdzieś po parywach. Nie chcę zbyt szybko jeździć, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiecie, żeby też jakiś tam później przez krok był. Na 12-13 na godzinę to myślę, że taka będzie optymalna prędkość. Myślę, że to jest szerokość metr więcej niż 95 metrów jest większa niż kosiarka nasza bębnówka, więc to nie jest tragicznie. Ewentualnie tą platego 60 dałaby z nią radę. Ojej, to są trochę takie WTP, ale będę mógł, to jest pierwszy rok tego pola, zobaczymy jak to wszystko będzie wydanie wychodziło. Skąd też takie pieniążki? Bo jeszcze mam 18 tysięcy. Państwa, sprzedałem praktycznie za kwotę leciutko ponad tam 12 tysięcy chyba 100, bądź 12 tysięcy 100 z haczykiem. Siano kiszonkę, można powiedzieć. Kiszonkę z Fyzmy. Sprzedałem i taka fajna pieniądz wpadł. No tego wpadło mi za mleko bodajże 17 tysięcy za mleko, wiadomo, to są, można powiedzieć, w pewnym sensie rozliczenia, kuźwa, źle mówię, te pieniądze miało fajnie by na człowieka, jakbym miał dzierża i nie miałby kredytu, to by więcej pieniędzy było. Wiadomo, to koszta moje właśnie są stałe, czyli kredyt i te dzierżawie. To naprawdę na samą kosztowne, bo dzierżawie zamykałem po 4000 zł, jak się ostatnio luknąłem. To jest sporym zastrzykiem. Stawem gotówki, bo nawet mogę sprawdzić to na pewności, ile my faktycznie płacimy za te nasze dzierżawy. Nie, to pojadłem teraz, bo potem 750 to jest 1800 końcówki, no powiedzmy 2000 płacimy plus kredyt, no 5000, no to w sensie jebłem. Piątkę chciałem powiedzieć, może całkowicie wychodzi nam wszystkiego opad. Wiadomo, jeszcze prąd, jedzenie kupić to. Więc ogólnym zarobkiem było 10 tysięcy na czysto mleka, więc to nie jest takim tragicznym zarobkiem, bo wiadomo, jeszcze musiałem kupić wapno, bo okazało się, że mogę dać wapno na co może być jakieś nierealne, taka coś, ale dałem wapno na łubin, więc zasiałem, rozsiałem i nawóz dałem, już mam przygotowany skór, praktycznie na tip-top z tym właśnie związane. Więc jeszcze co fajne będzie w tym miesiącu, można powiedzieć, czyli będzie też nowy nabytek, chodzi mi o ładnie o siewnik do kukurydzy. Właśnie będę szukał siewnika do kukurydzy, nawet już mam oblukany i będzie właśnie nowy siewnik do
kółku Elysii, znaczy pierwszy kółku Elysii, kółku Elysii praktycznie będzie. Więc tutaj naprawdę będzie fajnie. Po zebraniu taw, przepraszam, nie taw, tylko żyta na kiszonkę, lecę 3 na zarobek sobie zebrać tawy, bo mam do zebrania, jak powiem, blisko ponad 100 hektarów, a taw średnio po szczepie z hektara, czy 100, czy jakieś 20 tysięcy powinien dostać jeszcze za zebranie traw. Ogólnie z... dobrze, 20? 210 to macie 20, to macie 2000 razy 10, dobrze. Więc no, fajnie by było takie pieniążki zrobić, wiadomo, nie mogę tak sobie liczyć w głowie, a ile faktycznie będę miał pieniążków za zarobku, to nie wiadomo, jak tam będzie gość, ludzie będą mieli właśnie prawie wydajne. Ja na szczęście trawy już pościnałem, wiadomo, w poprzednim miesiącu, czyli w kwietniu. Trochę wcześniej powiedziałem, że będę startował z właśnie, można powiedzieć, usługami w pewnym sensie. No i silnik też, no pojedzy, który właśnie będzie też właśnie mi się przyda do tego, by zarobić. Ja też mam na razie na dzień dzisiejszy, jak się nie mylę, 30 hektarów kukurydzy po 180 hektara, to też jest mam ładny pieniążek właśnie. No, tak będziemy się bawić. Ok, jest dostanie po dupie i oczywiście case nie dostał znowu godzin, a już dobra, nie zwracajmy tak zbytnie uwagi na te godziny, bo to też sensu nie ma, to jest tylko mam być frajda i rozgrywka pod tym względem. Więc my trochę zarobku będziemy mieli. No case na pewno dostanie po garach, bo wiadomo 60 nie była, tak powiem, stworzona do jeżdżenia po zarobkach. Wiadomo, tam do pomocy znajomemu to tam jeszcze jak najbardziej, żeby jechać i pomóc, ale na pewno nie, nie po zarobkach, jest tak. A teraz jak mam tego case'a, pewnie fajnie się tutaj ogarnia. Ogólnie co jeszcze? Bo tego nie wspomniałem. Nakupiłem sobie już krokodyla. 2900 mniej więcej krokodyl. Dość bardziej masywny krokodyl i myślę, że będzie mi się bardziej sprawował. Wiadomo, bo już nie chciałem pożyczać wiecznie od znajomego kuczki, czy tam no, przyjechać 60 i wysypywać mi te kieszonki do paszowodu. Więc no, mam powiedzieć, szapnąłem się. A to jest szapnięcie przymusowe, tak można powiedzieć. Więc no mamy jeszcze kupionego łyżka krokodyla cenu w jednym, tylko troszeczkę on jest płaszczy, nie, płytszy, o, płytszy właśnie ten łyżka krokodyl. No to też materiałów sypkich jako taką nie będę sobie ogarniać, tylko będę musiał wziąć sobie jeszcze kupić łyżkę, ale łyżka będzie mi typowo pewnie potrzebna dopiero na momencie, kiedy tak to powiem na żniwa. Na żniwa pewnie muszę kupić tą łyżkę właśnie do po prostu materiałów sypkich, można powiedzieć, takim farmingowym słowie, tak? Więc tak, tutaj jak wspomniałem, będzie kukurydza. Częściowo na kieszonkę, częściowo na ziarno, bo wiem, że na pewno mi tyle tej kieszonki nie będzie potrzeba. Więc teraz pewnie obkosimy sobie częściowo, wybierzemy sobie tutaj pewnie ten zaułek tutaj, co jest mniej więcej. Powiedzmy, jak tutaj jest, wierzam, że tak gdzieś mniej więcej to będzie wyrównany, będzie na kiszonkę ten kawałek, a reszta pewnie pójdzie na ziarnówkę, bo już widzę, że tego będzie dużo, a wiadomo, że ja jeszcze będę miał pełno swoich ziarnów kiszonek, a kukurydza to taką będzie wyrobkiem do właśnie paszowozu, więc wiadomo, muszę jeszcze pomyśleć, jak to zrobić, ale na pewno kukurydza nie będzie jako głównym składnikiem, można powiedzieć, w paszowozie, tylko będzie to właśnie siano i siano kiszonka bardziej, typowo właśnie do skarmiania.
bo tego mam najwięcej, bo ogólnie 2-4, a na tamtym roku ogólnie na 4 pokosy traw, więc naprawdę fajnie to dało, oddało właśnie trawy w tym sezonie. Mam nadzieję, że teraz tylko susza, żeby nie była jakaś tutaj, się nie przydarzyła, a tutaj też będziemy mieli dość fajnie, tak powiem, paszy zapasu. Fajnie było mieć ten zapas paszy. Ale jak to wyjdzie w skopinanie, to no, to się okaże, że tak powiem. Ale musimy tak sobie odpuścić, bo to wiadomo, później będzie tylko środek i najlepiej. Najlepiej później miał pokaszać, bo nie miał środek, tylko pokaszania, tak muszę pograć sobie trochę z zewnątrz. Nawet z taką posiadką jeszcze tak by nie on... Nie obcowałem, tak powiem, ani w życiu realnym, ani tutaj, więc no, tutaj muszę trochę się bardziej skupić na tym, aby to fajnie wyglądało, ale powiem szczerze, naprawdę dużo szybciej. No wiadomo, jest robota idzie, więc tutaj już Kajsio ma kolejną maszynę. No Kajsio teraz będzie przyjmował, no podejrzewam, większość pracy na gospodarstwie, no bo to wiadomo, jest koń, który no, ma blisko 30 koni więcej niż 60, no a już o 30 to już nie wspomnę, więc no, ma 50 koni więcej niż 30, więc tutaj to już naprawdę no, będzie bajlando tym względem, aby tylko no, sprawdzić go tak dobrze, żeby się sprawdził na dzień dzisiejszy. No jest ciągnikiem sprawdzonym moim zdaniem w 40%, tak wiadomo nie jest, to jest czy sprawdzony pod takie maszynie, które bym oczywiście chciał pod niego, no ale wiadomo, to też nie mogę zbytnio iść naprzód pod tym względem, do jakiegoś większego ciągnika nie będę miał, bo jeśli mi coś siądzie w tym ciągniku, a wymienię maszyny pod powiedzmy od 60 bądź 30, to też wiadomo, nie też w niedługim czasie to pewnie będzie, z długim, niedługim, w zależności jak to będzie wyglądać zarobkowo, no ale na dzień dzisiejszy no, zarobkowo jesteśmy bardzo dobrze ustawieni, bo wiadomo, jeszcze pracujemy jako dojesz właśnie gospodarza, można powiedzieć. Więc teraz mam tych pieniędzy, jeszcze dostaniemy pieniążki mniej więcej 6 tysięcy za właśnie udój, a to gdzieś pewnie pod koniec miesiąca dopiero gdzieś tak, więc ta wypłata jest, bo to nie jest, tak powiem, na umowę, wiadomo, to jest na gębę, o. No dojść, chcemy tam dojść, może bardziej obrządzać go, to jest 2 godziny, 2,5 godziny dziennie, no i 6 przytulamy, więc tutaj 6-7 to w zależności jak tam wygląda, w jakiej ilości bydła jest, bo teraz szef sprzedał 30 byków, bo bodajże, nie 30, co ja pierniczę, 10 byków sprzedał, 10 byków, bo 2-5 było takich właśnie już możliwych do sprzedania, więc 10 sprzedał w jednym płocie, tak powiem. I teraz kupiłem 5 mniejszych i większy, następnie 5 będzie kupiła za 2 miesiące, tak żeby po prostu wiecie, co 2 miesiące sprzedała tak po te 5 byków, co też jest fajnym zarobkiem, tak samo jak ja troszeczkę poszłem na wyrost u siebie i zakupiłem gazu po grubości 30 sztuk właśnie do tej mojej, nie wiem czy to powiedzieć, hali wiatry po prostu zdarzenia, więc tutaj poszedłem trochę po grubości, no ale widzicie, miał tak grubość, czekajcie, no myślę, że mogę wam pokazać, wiadomo, krowy, no krowy to jeszcze bardzo mleko, termy i tak dalej, ale byków mamy 100%, tutaj, a bo tu mam byka jeszcze, kuźwa, byk już nie, to miał, na co tu gdzie był, samica, samica, gdzieś byk był, byk 780, 15 miesięcy, jakoś tak, no ta cena to jest zajebista, powiem szczerze, miesiąc 250 zł już mam za zarobku, czyli mam 50 razy od tych zarobku już na jednej sztuce, a więc, no, jest dobrze. No ale wiadomo, nie wiem jak to będzie właśnie wydajnościowo z kieszonkami, sianami, bo wiem, że farming
Generalnie nie wiem czemu nie dał, że można sobie putować czym się chce, czyli tym sianą, posionką, sianem i tak dalej. Tylko właśnie sianem, samym sianem, to też troszeczkę jest dla mnie abstrakcją, bo nie każdy właśnie daje same siano. Ja sam jestem przykładem tego, że w większości daje same siano kieszonki, nie właśnie siano. Dopiero teraz jak mi się skończyło i kupuję, no to wiadomo, troszeczkę dłużej może wychodzi mi siano, ale nie wiem, że mam troszeczkę od znajomego najlepsze siano, więc już obstakując. Ale to powinno być tak, że jak majze plus jest, że można sobie się karmić sianem, sianem kieszonką i tak dalej, więc ciszcie mi, czy właśnie nie wygrywa sobie tego majze plus tutaj na mojego tego gospodarstwo, żeby fajnie też rozmaicić, bo tu można było i wysłodki kupować na lasach chyba bodajże parę fajnych takich rzeczy, które no rozmaiciłyby rozgrywkę, można powiedzieć i tak dalej. Więc no, jestem ciekaw, co wy tam możecie, co wy napiszecie pod tym względem. A wracając tutaj tak ogólnie, widzę, że naprawdę ta posiadaczka luksus roboty robi. Popatrzcie, ile my już skosiliśmy pola. Teraz to piękne właśnie, no co chciałem właśnie, że wciąż obkosić właśnie te boki, można powiedzieć. I teraz możemy sobie ośrodka ładnie podnosić, tylko zabijcimy sobie praktycznie na miejscu. W tym dosłownym miejscu, ale wiecie, już mam gdzie wypiętać. Podniesiemy i możemy sobie choć dalej, elegancko, no kuźba, no to jest robota teraz. No fajnie by było wypłosić, ale z drugiej strony to jest troszeczkę wyżej cięte, żeby te kamienie to może ewentualnie kamień nie złapać. Bo mówię, tutaj jeszcze na kieszonkę to jeszcze jak cię pies. Jak cię pies, nie co powiedziałem teraz, takie niż chłosteczki blisko powiedziałem. Ale wiecie, tak trochę wyżej, żeby te kamienie ewentualnie nie zapać, bo szkoda było kosiarki, tak? Więc tutaj wszystko fajnie, pięknie, ślicznie idzie. No i robota naprawdę, no patrzcie, no, to aż przyjemność teraz robić takim zestawem, jakim właśnie jest ta kosiarka i właśnie ten case. No coś luksusowego. Watę 12,5 tysiąca watów było. Właśnie dajcie na taką kosiarkę. Ja zawsze, że to jest 6-letnia kosiarka, nie jest jakoś zbytnio wyglądana. No bo gościu kupił teraz 3,5-metrową kosiarkę. Chyba klasa, case'a? Nie wiem, nie klasa. Bodajże, czy korona, nie wiem. Ciężko mi teraz zgadywać, co to było. Za, tak powiem, kosiarka. Może nie zwracałem na to zbytnią kosiarkę uwagi, no bo na 3,5 metra kosiarka, no to już nie jest do mojego ciągnika, czy na jednego czy drugiego, tylko właśnie do ciągnika, jak moim zdaniem 140 wstrzyż, a po byle masywnego ciągnika, no ten, przekonuj się, jebłby go kurwa i naraz na glebę i byśmy mogli później tylko płakać. A tak mamy troszeczkę no, większą kosiarkę, patrząc, no to jest sporo, bo większe kosiarki podanie do bębnówki, ale spokojnie bębnówka zostanie, będziemy sobie przypadać 30, pewnie jakieś większe tary czy coś, może będziemy sobie obkaszać jeszcze bębnówką, jakaś większa działka, tu też będziemy jakoś więcej nogi miało, żeby po prostu obkaszać to naszą bębnówaczką, oczywiście, chyba że nam się rozsypie, bo też już tam powoli siada, ale nie ma tragedii. Może tam już poprawione talerze, minione i tam, co tam było minione? Łożyska chyba bodajże, nie wiem, łożysko chyba na skrzyni było też wymiane, jak się nie mylę, ale to dlatego też mi się nie chce te skrzynie nie sprzedawać, bo niech stoi. Na pewno chciałbym teraz, podejrzewam, sprzedać pług dwójkę, no bo jeszcze nie mam do tego, to raczej będę chciał sprzedać dwójkę. No podejrzewam, że też będzie szybki zakup pewnie po żniwach, po wykupie tych dzierżaw ewentualnych. Dokupię trochę od sprzętu tego case'a. Kupienie jakiegoś ściągnika może dać tej samej mocy bądź podobny, nie wiem, 10 koni mniej czy więcej od tego, to by już tam różnicy zbytniej nie było. 72 konie, słodki pługi, pociągnie
do tego pociągnie mi wasza tą kosiareczkę. No, kosiarka wam by chyba 60 prowadziła, jak się nie mylę. Bardzo wnosię. A też podejrzewam, że 60 pójdzie w tym momencie też pewnie do sprzedania, ponieważ proszę Państwa, no jest problem z 60. I to nie mówię tego śmiechem tak podśmiechując się. Tylko teraz nie mogę wejść do tej 60. Jeśli wchodzę do 60, buguje mi całego save'a. Może nie save'a, a zacina mi grafię. Zapisać zapiszę na szczęście, ale nie mogę nic z tą 60 zrobić. Nie wiem, nic nie wygrywałem, nic nie cudowałem, a takie cuda mi się teraz porobiły. A więc 60 pójdzie na sprzedaż. Muszę powoli ją wystawiać właśnie na sprzedaż, bo nie będę jej sprzedać trzymał. Myślę, że te pieniądze, które dałem, pewnie też wezmę za nią i będzie git. Słuchajcie, jeśli coś mi się buguje, a coś z początku było dobre, nie ma sensu teraz tego trzymać. Mam plan na kupno innego ciągnika podobnej mocy, może podobnej mocy do case'a, właśnie jak wspomniałem, żeby po prostu się troszeczkę już rozwinąć fajnie na tym gospodarstwie. No, zobaczymy. Trzeba próbować, będą pieniążki, mam nadzieję, pożliwa, głos, można powiedzieć, zarobka na przyczepie, zarobka na prasie, nie prasie, tylko przepraszam, na właśnie na prasie też będę miał zarobek, wiesz, na kostce, niedużo, ale będę miał na kostce, będę miał zarobek i będę miał zarobek na nasianie, powiedzę podobnie, znaczy na palowni, znaczy jeśli chyba to są naklepane, już mogę wam spoilerować wszystko, więc no ciekawie, ale jaki to się link będzie, no to go zobaczycie później, jaki to będzie, ale podejrzewam, że większość będzie się mogła spodziewać tego silnika, większość takich silników już tu nie ma, na mnie w takich pieniądzach, jakie ja bym posiadał na dzień publikacji pewnie tego odcinka, więc zobaczymy jak to tam wyjdzie. A dobra, dokończymy tutaj też to. Powiem szczerze, no fajnie tu wszystko bangle. No patrzcie, 20, mamy 22 minuty odcineczka i faktycznie mamy całe żyto obkoszone, co już naprawdę jest rewelacją. Wiadomo, też to pole też nie jest jakieś gigantycznie duże, żeby to po prostu jakoś może powiedzieć, ale mówię, byśmy tutaj na pewno pół pola byśmy mieli dopiero, może ciut lekko ponad pół pola byśmy mieli ścięte naszą domlówką, więc tutaj progres na pewno tak, pierwsze w paliwie, bo oszczędność, po drugie w czasie, tak powiem, przede wszystkim w czasie, tak, no bo patrząc na racjonalnie, tak, na to, że przez ten czas, co ja bym teraz wziął domlówką 30, bądź nawet 60, to teraz jeśli ja poza tym mogę iść przeprząć, powiedzmy, jechać, zbierać trawy do zarobku, a tak to byśmy musieli po prostu siedzieć i ciąć u siebie. Więc no, plusy i minusy, wydatki są, inwestycje są, a my tak było dalej i będzie elegancko. Szybko na zimę będę miał nowe nabytki, nowego kombajn. Jeszcze jeden nowy nabytek będzie. Mogę spoilerować, bo już mam dogadane z, można powiedzieć, z firmą w pewnym sensie. Jakaś tam nic zostało, a tam tyle to zostało, tylko nic. Jestem dogadany z firmą, co ma tu paść, jaka maszyna. Trochę potem powiem tak, może nie duży przeskok, a na pewno potężna gotówka pójdzie z tym, a na szczęście zobaczycie to przy żniwach, można powiedzieć, bo kombajn będzie kupowany prawdopodobnie w czerwcu. Zobaczymy też, jak to wyjdzie czasowo z tym wszystkim. No pewno bym musiał też dalej pewnie poprosić, też troszeczkę mnie męczy, teraz poprosić dalej. Czerwiec, sierpień i październik bodajże, to będą ostatnie pewnie pokosy traw, troszeczkę mniejsze ta wytnę,
Ale wiecie, jeśli przyjdzie susza w tym stylu, no to miał ty zapostawy mimo niższej trawy, ale miał trochę trawy, tak to może przypalić mi trawy i będę miał nic. Krótko mówiąc, trzeba tak pobawić się z tym. To miał puścić ręce i nogi. Weźmieliśmy to odcineczkę, fajnie to wszystko poszło. No teraz nie muszę się męczyć, można powiedzieć w pewnym sensie, nie muszę się męczyć, ponieważ mam to praktycznie obolone, tak? Od stóp do głów, no teraz tutaj się nie bawi, to jest prawie złącze i mamy obkoszone wszystko, jak ta lala. W ciągu 20 paru minut odcinka, no to jest rewelacja. Więc co? W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, stawcie w górę komentarz. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się, następnego odcinka, na razie.